Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem dzisiaj jest pan Zbigniew Gełzok. Przyjechał do nas bezpośrednio z Katowic, czy z Rybnika. Z Rybnika. Autofagia. Panie Zbigniewie, ponad miesiąc temu mieliśmy taką rozmowę, a właściwie wykład z pana strony. Na pewno będzie prawdą powiedzieć spotkanie. Tak. Spotkanie, gdzie zaznaczył pan niektóre problemy związane z autofagią, ale jak gdyby spróbujmy jeszcze raz podejść do tego tematu bardzo rzeczowo, niedługo, tak żeby jak największa ilość ludzi zrozumiała i nie pomyślała, że to jest jakaś fobia pana, czy nie z tej ziemi jakieś zjawisko, tylko autentycznie każdy może sięgnąć po ten proces, który nazywa się samozjadaniem. Co to jest autofagia, panie Zbigniewie? Dokładnie autofagocytoza, opisana przez profesora Oszumi, jest jego wykład również z tłumaczeniem, za to w 2016 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Jest to proces zachodzący w organizmie przeważnie, według danych, można powiedzieć, z badań, uruchamiający się po 24 godzinach, kiedy nie spożywamy kalorii. Wtedy organizm zaczyna jedyny w swoim rodzaju proces, i to jedyny, który mamy, proces samonaprawy, czyli wchodzi w proces usuwania, zjadania uszkodzonych komórek. Żeby tak przedłożyć prosto, możemy sobie wyobrazić, że mamy tam lat 50, 60 czy 40 i wyjmujemy sobie swój mózg, widzimy komórki, które umarły, które są uszkodzone. W normalnym procesie tych komórek nie jesteśmy się w stanie pozbyć. Jeżeli wejdziemy, na przykład ja to zrobiłem w przedziałach 36 godzin nie jemy, 12 godzin i... Ale panie Zbigniewie, bo zanim do bezpośrednio tego doświadczenia, którego pan jest żywym królikiem, ale jeszcze wróćmy do tej autofagii. Czy to samo zjadanie organizmu dotyczy wszystkich bez wyjątku? Myślę tutaj, jeśli ktoś ma nadwagę, czy też po 24 godzinach ten proces jakoś się rozpoczyna? Ten proces dotyczy wszystkich. Ten proces jest u wszystkich jednakowy. Tylko że ten proces jest w zależności od stanu, można powiedzieć, z jakiego zaczynamy. Czy chodzi nam o chorobę, czy chodzi nam również o nadwagę. Bo to później jest zależne, ile tygodni będziemy musieli ten proces stosować, bo jest proces autofagii, można powiedzieć, ekstremalnej, wtedy to występuje przy typowych głodówkach wielodniowych, ale to nas osłabi. To nie ma na tyle dobrego przełożenia, że będziemy słabnąć, a przy normalnym procesie, który wystąpi, będziemy, można powiedzieć, obserwować bardzo dziwne zjawiska, samozjadanie. Jeżeli chodzi o samą wagę... Czyli samozjadanie równa się samouzdrowienie. Tak, dokładnie. I to jest jedyny proces. I tutaj przecież spotkaliśmy się niejednokrotnie z opiniami, że jeśli ktoś ma chore komórki rakowe, to głodówki sprzyjają zjadaniu. Organizm zjada te właśnie komórki, o których pan mówi, niepotrzebne. Każdy, to nie tylko komórki rakowe, zjada nam, naprawia nam stawy, naprawia nam umysł. Pamięć w tej chwili mam po prostu perfekcyjną, bo musicie sobie sami wyobrazić, że w tym procesie organizm, a szczególnie można powiedzieć, tu musimy powiedzieć mózg, wyłapuje tylko i wyłącznie uszkodzone komórki, plus tłuszcz później, ale w pierwszej kolejności szuka to, co jest uszkodzone. Według niektórych publikacji jest nawet w stanie wyjeść to, co jest złego w samej kości. On to po prostu robi, tylko ten proces trzeba zacząć i do tego procesu trzeba się niestety przygotować. To nie jest proces, który jest prosty, że sobie wchodzimy, bo pierwsze musimy mentalnie wejść do tego. Ale czy możemy sobie zrobić krzywdę sami, jeśli rozpoczniemy ten proces? Na to nam odpowiada historia, czyli nasz organizm, jeżeli sobie zrobi krzywdę, to już wtedy następuje śmierć głodowa. Czyli teoretycznie nie zrobimy sobie krzywdy, bo my jemy, co prawda jemy rzadziej, ale też przy autofagocytozie, którą powiem, jak wygląda w interwałach, dochodzi też do zmiany pracy i zmiany gospodarowania pokarmami i zmiany energetyczną organizmu. Więc my z głodu nie umrzemy, jedynie będziemy, można powiedzieć, mniej wydalać, bo mniej będziemy też jeść. I teraz do sedna sprawy. Co daje legitymację panu, że może pan o tych sprawach mówić?
No ponad 4 miesiące. Co mi daje legitymację? Mam 22 lata ze sztywniającego zapalenia stawu kręgosłupa. 12 lat temu praktycznie nie chodziłem. Jest to choroba bardzo poważna. Nie znam drugiego przypadku kogoś, kto po górach lata. Ale co mi daje powiedzieć? To mogę powiedzieć, 24 września zrobiłem pierwszą w życiu wyrypę beskidzką w górach. To jest 56 km, przewyższenia prawie 3000 i zajęło mi to 12,5 godziny, a dodam tu tylko, że ponad 120 osób, które zdrowe, jeszcze młode startowały, były za mną i były po czasie. Panie Zbigniewie, od początku, zanim pan zdecydował się na tą wyrypę, że pan będzie uczestniczył, to poprzedziło właśnie skorzystanie z tego procesu autofagii 3 miesiące wstecz. Tak, bo zacząłem od tego, że przeczytałem dokładnie, bo ten proces jest bardzo dobrze opisany, i chciałem to spróbować, ponieważ jak się ćwiczy w interwałach, to jest to tak zwane oszustwo. Oszukujemy trochę nasz umysł, który nie wie, że zakończył ćwiczenia i dlatego jako, może nie wiem, czy jako pierwszy chyba w takiej formie na świecie zastosowałem autofagię, ale z interwałami 36-40 godzinnymi w zależności od tego, kiedy zaczynałem po tej przerwie jeść. Zacząłem też 36 godzin, żeby to były dwie noce i dzień. Czyli 36 godzin nie jemy, dzień jemy. Mamy 12, mamy okienko żywieniowe, czyli praktycznie mamy, tyle dobrze jest, bo musimy wytrzymać bez jedzenia dwie noce i dzień. A potem mamy dzień na jedzenie, więc choć to nie jest też proste, musimy wejść w to, musimy się psychicznie nastawić, że damy radę, a nie, że umrzemy, jak nie zjemy. Mentalnie. Tak, bo to nie jest prawda, my po 36 godzinach, obyśmy tak żyli całe życie, to nie umrzemy, bo zmienia się cała praca funkcjonowania naszego organizmu, tylko zajmuje parę tygodni nawet to, że mózg musi się tego nauczyć, bo mózg jest w nowej sytuacji, w sytuacji, w której jeszcze nie był. I dlatego jak zacząłem... Czyli to jest tresura tak. Mózgu, że on co drugi dzień będzie mógł jeść. Jeżeli wytrzymamy parę tygodni, to znaczy się, że przejęliśmy kontrolę nad własnym umysłem, że jesteśmy go w stanie kontrolować i potem się właśnie dzieją dziwne rzeczy. To, co już zacząłem, lekarze, z których znam, nie rozumieją tego, jak w taki sposób można powiedzieć latać po górach. Dzisiaj mamy środę, a ja w piątek o 22 startuję w wyrypie górskiej, w potrójnej koronie śnieżnickiej na 73 km. To jest, myślę, że jestem jedyną osobą na świecie, która można powiedzieć z tą chorobą w ogóle myśli o górach. A moim założeniem jest dalej, ale tu wracając do tematu, jak zacząłem po 3 tygodniach, ponieważ zaczęły się dziwne rzeczy dziać, ponieważ byłem zawsze strasznym zmarzluchem. Będąc nawet w termach uniejowych zamarzałem. Po 3 tygodniach to wszystko minęło. Stosowania tak, autofagii. Tak, minęło. Po prostu w tej chwili mogę, w tej chwili to co opowiadałem, byłem 2 tygodnie temu w czwartek na Pilsku, było zimno, wiało, byłem spocony w krótkiej koszulce. W ogóle mi nie było zimno. W tej koszulce zszedłem do samochodu, więc to, że jeszcze mogę o tym mówić, to pokazuje to, że mimo mojej ciężkiej choroby w ostatnich 4, bo już można powiedzieć ponad, niecałe 4 miesiącach zrobiłem kilkaset kilometrów w górach i nie chodzę tempem spacerowicza, chodzę szybko. Można powiedzieć i tutaj jest też jedna rzecz przy mojej, bo miałem zrośnięte wszystkie stawy, miałem kolano, biodro do wymiany, że jak działa autofagia, czujemy później na własnym organizmie, bo zaczynają się nam układ kostny i inne rzeczy zaczynają się nam naprawiać. No oprócz tego, że zaczynamy, jak mamy nadwagę, zaczynamy gubić wagę, bo to idzie razem, bo zmienia się cały metabolizm. Wziąłem się to z powodu tego, że według badań amerykańskich naukowców możliwe jest cofnięcie się nawet 40 lat wstecz biologicznie, ale w środku. I wszystkie zmiany, które się dzieją, możemy po prostu zauważyć. Bo jeżeli mamy nadciśnienie, czy mamy cukrzycę, to myślę, że któryś tydzień wystarczy i to zniknie. Bo organizm to naprawi, on to zweryfikuje, pozbędzie się komórek, które są za to odpowiedzialne, zredukuje powoli wagę i ten problem powoli znika. Tak samo jak jest, można powiedzieć, z cukrzycą, myślę, że tu jest też któryś tydzień wystarczy, jeżeli wytrwamy, że zapominamy o tym zjawisku, bo organizm w ten sposób się naprawia. A my, Amerykanie, można powiedzieć, czy też ten Japończyk, profesor Oshumi, chcą zastosować autofagię przy leczeniu chorób Alzheimera. A to tylko dlatego, że możemy sobie wyobrazić, że po kilku tygodniach nasz
umysł, nasz organizm powinien zjeść wszystkie komórki, które mamy uszkodzone w mózgu. Komórki, które obumarły, ze względu na wiek się odłożyły, zepsuły się. Bo w czasie postu też można powiedzieć, w czasie autofagii trzeba pamiętać, że również IGF, insulinopodobny czynnik wzrostu, jest bardzo niski. Jeżeli on jest bardzo niski, podział komórek zwalnia, organizm nie jest w stanie wypuszczać duplikatów czy uszkodzonych komórek. Choć i tym bardziej, że sam proces autofagii jest bardzo dobrze opisany, bo co prawda profesor Szumi badał to na drożdżach, ale ja to spróbowałem zrobić w teorii. Dlatego ten postęp jest na tyle po prostu szokujący, że moja wydolność, jeżeli chodzi nawet o górskie wyrypy, po prostu idzie w takim tempie, że sam jestem, można powiedzieć, zszokowany. Gdyby to nie był koniec sezonu, to nie wiem, co by jeszcze można powiedzieć było, bo w założeniach mam przy tym zrobić 147 km, ale tu wracając do normalnego, w normalnych warunkach, musimy zacząć i musimy siebie obserwować i nie musimy się bać. Tylko jeżeli chodzi, jeżeli bierzemy jakieś leki, z tym trzeba uważać. Powoli to trzeba odstawiać, bo organizm zacznie naprawiać. Organizm wejdzie w to i zobaczymy, bo żeby dokończyć teoretycznie autofagię do poziomu tych 40 lat, jak to mówią, to musicie w ten sposób być tak jak ja. Ja w tej chwili mam tylko kości i mięśnie, jestem szczupły. I co najdziwniejsze, chodzę po górach, nie jem, a waga stoi w miejscu. Ale to jest zasługa interwału i zasługa, można powiedzieć, autofagii, że miałem szansę przeżyć, jak mi się regenerują kostki, kolana, biodra i cała reszta. A jak to wygląda, możecie na moim profilu zobaczyć, jak osoba z 22-letnią chorobą układu ruchu zbiega z Chantori. Czyli jaki to profil? Mój profil Gelzog na Facebooku. Gelzog. Tam można zobaczyć, jak zbiegam. To sobie możecie zobaczyć, że z taką chorobą zbiegałem w tempie 12 km na godzinę w odcinek 2-kilometrowy z takim spadem. Pytanie jeszcze takie podstawowe. Na pewno niektórzy chcieliby zadać go, czy wymagana jest opieka medyczna, żeby to pod kontrolą lekarza, kogoś, kto z medycyną ma cokolwiek wspólnego. Większość lekarzy nie rozumie, bo większość lekarzy nawet nie wie, co to jest autofagocytoza. Bo nie idą w kierunku tym, bo też z wiadomych względów, że boją się o swoje interesy, ale nie chcą się też wgłębić, co to w ogóle jest, na czym polega. Że to jest jedyne zjawisko w naszym organizmie, w którym organizm zjada te uszkodzone komórki. A wyobraźmy sobie, ile czasu możemy nie jeść, czy jeść byle co, na przykładzie ludzi, którzy przeżyli wojnę, przeżyli Oświęcim, przeżyli niewolę. Przecież ci ludzie tak w Oświęcimiu parę lat żyją i jedni jeszcze żyli, to znaczy się, że w skrajnych przypadkach organizm sobie radzi. I najlepsze, co było zaobserwowane, to chyba było w książce Niezłomny, że umysł, organizm skrajnie nawet wygłodzony, to już mówimy o skrajnym przypadku, to wtedy, jeżeli jest taka sytuacja, to wtedy perfekcyjnie pracuje nam mózg. Bo mózg jest wtedy wyczyszczony, można powiedzieć, do zera, tylko jesteśmy słabi z powodu tego, że tak jak oni byli w niewolach, że niestety potracili również mięśnie, bo to warunki były inne, stres potężny. Właśnie, to jest to mentalnie, przecież tak. Oni się bali cały czas. Tak. Natomiast tutaj nie bójmy się, pan Zbigniew jest żywym przykładem tego, że ponad 4 miesiące ten proces codziennie realizuje i widać, że jest w dobrej kondycji, mało tego, ma cel w największym wyrypie, tak to się nazywa? Wyrypa. Tak, potrójna korona śnieżnicka. Potrójna korona i to jest jego celem. Także nie bójmy się, po prostu zaryzykujmy. Przecież zawsze możemy zacząć. Wrócić do tych nawyków, które mieliśmy do tej pory. Tak, tym bardziej, że możemy literaturę przeczytać. Tam nie ma negatywnych opinii, tylko musimy pamiętać. Wbrew temu, co jest w internecie, do porządnej autofagii potrzeba nam, żeby był jednak ten przedział 24-36 godzin. Jeżeli nie możemy dzień w dzień, to możemy to zrobić 2 dni w tygodniu, 3 dni w tygodniu, ale te 2 dni minimum i po prostu te efekty przyjdą. Te efekty nie przychodzą błyskawicznie, wagowe efekty przyjdą w miarę błyskawicznie, jeżeli organizm się ustabilizuje, bo później również po kilku tygodniach metabolizm nam wróci, tak jakbyśmy znowu mieli 20 lat, bo organizm to naprawia. Tylko, że ja muszę jeszcze z szyją, muszę to redukować, bo mam szyję zrośniętą 20 lat, więc odblokowanie tego teoretycznie niby jest niemożliwe, ale ja wierzę, że dojdzie, bo ramię się już mi prawie naprawiło, jeszcze mu brakuje, ale one było całkowicie zdegenerowane, nie? Było zepsute, nie powinno w ogóle chodzić, nie? Ale już wszystko się zmienia, jeżeli chodzi o
począwszy od nogi stawy, od kolana, kostki, biodra, jest po prostu stan idealny, a 20 lat temu miałem to do wymiany, więc nie trzeba się bać, trzeba tylko spróbować. Nie bójmy się, zaryzykujmy. Właśnie to daje legitymację panu Zbigniewowi, żeby nam o tym opowiedzieć. Jest żywym przykładem, proszę państwa, no, same oszczędności na każdym kroku. Dokładnie. A jeszcze w tych czasach trudnych. Będziecie mogli zobaczyć, jak wypada mój piątek, bo piątek to będzie jeden z najbardziej ekstremalnych testów w moim życiu, bo oprócz autofagii, oprócz 73 km zobaczę, jak organizm funkcjonuje na interwale. Samym to, myślę, że opiszę to na profilu, jak to wyglądało, bo mam nadzieję, że dla mnie to będzie jeszcze o tyle wyzwanie trudniejsze, bo pierwszy raz pójdę w nocy, bo początek jest o 22, więc także apelujemy, jeśli ktoś żywi nadzieję zmiany swojej sylwetki, zmiany zdrowia swojego, spróbujmy, zaryzykujmy w ten proces wejść tak jak pan Zbigniew. Dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. No.